tylko jeden set, czy aż jeden set? Nie, no naprawdę, że chcieliby zagrać jak najlepiej i wygrać ten mecz i jak najwięcej tych setów. No, dla nas to była dobra praktyka, żeby zobaczyć, jakie mamy bledy, jak mamy coś zmienić, потому что mamy dwa ostatnich najważniejszych meczy, żeby zdobyć za 3 punkty i już rekoncentrować się na play-off. Jak oceniasz waszą grę dzisiaj? Zawsze, kiedy wygrywasz, to nie widzisz tego, że jakieś masz bledy, a jak przegrywasz, mamy dużo jakichś problemów, no myślę, że tak samo nam brakło dzisiaj Miki, żeby zawalczyć na dobrym poziomie, no musieli zrobić jemu odpoczyn dla tego, żeby był na 100% w dobrej dyspozycji na nasze najważniejsze mecze. Dla ciebie to była taka dobra lekcja gry z mistrzami, co? Na pewno zobaczyłem, na czym, do kogo mam dążyć właściwie, bo po drugiej stronie siatki znajdowali się zawodnicy, którzy na pewno są dla mnie autorytetami. Gdzie mi mi brakuje, a brakuje mi jak na razie bardzo dużo tego poziomu. To na pewno jest dobra lekcja. Teraz ciężkie mecze w lidze, prawda? Bo trzeba je wygrać za 3 punkty. Tak, teraz każdy punkt się liczy, każdy set pod koniec sezonu, więc trzeba dać się już wszystko. Zastanawiałem się, z jakim publicznym z Polska jest, ale nad tym, że byłem od dwóch lat nie grałem w Polsce, więc to było dla mnie przyjemnością. Przede wszystkim po tym pierwszym secie wiedziałem, że no, jesteśmy trochę zmęczeni, nie było Bisotto sprawnego, nie mogłem z jego usług korzystać tak naprawdę, ale mobilizowałem chłopaków, żebyśmy zagrali przede wszystkim dla polskiej publiczności. Thank you for the congratulations. My impression is that we had a very good game. We started from the beginning really concentrated to play the set that we needed for the qualification. To był bardzo dobry mecz w naszym zespole. Po nim byliśmy skoncentrowani, zwłaszcza na zdobyciu tego pierwszego seta, który gwarantował już nam kwalifikację do Final Four. Zaczęliśmy dobrze ten mecz, a w końcu pierwszego seta pokazaliśmy klasę i to nas cieszy. Później mieliśmy troszkę problemów, zwłaszcza z kończeniem akcji przy zagrywce RS-owi w końcu drugiego seta i po tej dramatycznej wysokości, któryśmy przegrali. Później w trzecim secie zmieniliśmy troszkę nasze nastawienie do tego meczu. Powróciliśmy do naszej dobrej gry, mimo tego, że początek trzeciego seta jeszcze nie był udany. Powróciliśmy do dobrego poziomu i uważam, że to było dla nas bardzo, bardzo cenne zwycięstwo, a w przyszłości możemy grać jeszcze lepiej. Gratuluję gościom tego dwóch meczu, byli zespołem lepszym, byli faworytem tego konfrontacji. Z tego dwóch meczu wyszli zwycięsko. Na pewno zespół, który był faworytem, jest faworytem nie tylko tego naszego dwóch meczu, ale całej edycji Ligi Mistrzów. Dzisiaj myślę, że godnie pożegnaliśmy się z Ligą Mistrzów, weszliśmy daleko. Co do samego meczu, to już było powiedziane,
że też w pierwszym secie bardzo zmotywowani, żeby wygrać tego seta, który daje im awans, który dałby im awans do Final Four. Było tu też na boisku, wybrali koncertowo, nie mówili się, widać, że już mają ogromny potencjał. Nie staraliśmy się wytrzymać się w roku. No, różnie było, ale wydaje mi się, że podjęliśmy walkę. Możemy zejść się z parkietu, co to się robi.